Teoretycznie czas składki to było 90 dni, a ja po 4 godzinach już ten temat mam zamknięty. Nie powiem, byłem mocno wzruszony, był to dla mnie wspaniały wieczór, ale też jest to no, straszny kop motywacyjny, naprawdę. Ja się czuję tak, jakby te osoby gdzieś tam mnie wspierając też, ale oczekują teraz od tego, że ja się do tej imprezy odpowiednio przygotuję. Zbiórkę wsparło 61 osób. To uczniowie Jacka Sikorskiego zachęcili go do założenia zrzutki. Mężczyzna uczy wychowania fizycznego w Pilskim Mechaniku. Zebrana kwota wystarczy na wpisowe do ultratriatlonu. Jacek Sikorski nie będzie jedyną osobą z Piły, która zamierza sprawdzić się w tym wyzwaniu. Przy okazji startu mężczyzna chce wraz z kolegami zorganizować zbiórkę na cel charytatywny. Sportowcy zastanawiają się jeszcze, co to będzie. Nauczyciel startował już z powodzeniem w ultramaratonach i kilku triatlonach. W ostatnim przypadku sukcesem, jak zaznacza mężczyzna, jest już samo pokonanie tej wyczerpującej trasy dla najbardziej wytrzymałych. Zawody odbędą się w sierpniu w kilku lokalizacjach w Polsce. To nie tylko 12 km do przepłynięcia w morzu, ale także niemal 700 km do przejechania rowerem, czyli przez całą Polskę z północy na południe i 95 km biegu w górach.